popatrzcie, tak wygląda. Dostaliśmy tutaj starter. To oczywiście jest przyprawione także, ale okazuje się, że ten cały obiad i gościna to nie była za darmożkę, o nie! Spakowani. Poczówek. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale wydaje się, że mamy teraz jeszcze więcej rzeczy niż żeśmy mieli. Ja nie wiem, skąd się te wszystkie rzeczy biorą. Ale nic. Na razie żeśmy zapakowali. Musimy jeszcze przejrzeć niektóre rzeczy. Niektóre rzeczy już są ogarnięte. Tak czy inaczej, mieszkanie żeśmy dzisiaj opuścili. I jedziemy w krzaki. Nie wiem dokładnie gdzie. Niedźwiedź ma jakieś upatrzone miejsce, tak więc zobaczymy. No to zagadka, znajdź złomka, widzicie? Świetne miejsce, ten mój niedźwiedź, to on naprawdę ma takie szczęście do znajdywania, wypatrywania z drogi. Jak jechaliśmy, wiecie, tą taksówką parę razy do miasta, to on wypatrzył właśnie to miejsce. To niesamowite, że w środku tego 10-milionowego miasta nagle jest właśnie taka wielka polana i tutaj żeśmy sobie rozbili obóz. Będziemy mogli tutaj, mam nadzieję, spokojnie przeczekać, aż dostaniemy wizy do Indii. Home sweet home, chciałoby się powiedzieć. Naprawdę tak się cieszymy. Ja wiem, że jak ktoś może to ogląda teraz, to pomyśli, ojeny, jacy oni biedni. Nie! Jesteśmy szczęśliwi. Po prostu tak w krzakach jesteśmy najszczęśliwsi. Oczywiście, że jeszcze fajniej, jeżeli jest ładny widok i po prostu, no nie wiem, no wiecie, jakieś epickie miejsce, ale to miejsce jest naprawdę wystarczająco dobre i spoko. Pogoda też nie jest zła. Nie zwracajcie uwagi, że ja taka jestem opatulona. Tam jakieś pieski szczekają, bo tam dalej jest jakiś rolnik, który ma owce i krowy i tam są też jest parę psów, ale generalnie są przyjazne, tak więc sobie tam poszczekują jak to psy. Tak więc naprawdę mówię wam, że jesteśmy szczęśliwi. No bylibyśmy jeszcze szczęśliwsi, gdybyśmy już mieli w ręku wizy, no ale trudno, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Nie ma czasu na nudę, bo nasze ogony afrykańskie rozwaliły namiot tutaj, o, i niedźwiedź musi szyć. Baba kurwa cieszy. Niech się baba cieszy. No, teraz sobie zrobimy ognisko. Co teraz? Wieczorem, wieczorem.
Wieczorem dopiero? Nie ma tyle fiul. O, nie ma tyle drewionek. No to ten nic. Z lasu wycinał pakistańco mnie. No nie, nie. Pozbierał niedźwiedź to, co było suche. No i kurna, nasza sielanka nie trwała długo. 3 dni żeśmy tu byli, 3 noce. I już kurwa jest policja. Ktoś na pewno zadzwonił. Bo tutaj faktycznie jak żeśmy wjeżdżali w to poletko, to tam jest jednostka policji, no ale wiadomo, nikt nas nie widział. No ale wiecie, no uprzejmych nie brakuje. No i teraz jest wielki problem. Bo wiecie, jakby to teraz jest ich odpowiedzialność. I oczywiście zgadanie, że tu nie możemy być, że not safe, to już ja, mi się po nocach będzie to śniło, to not safe, że nie jest bezpiecznie. Nie wiem, naprawdę nam się tu podoba i w ogóle nie mamy zamiaru się stąd ruszać, dopóki nie dostaniemy wizy. No i oczywiście paszporty i te sprawy, cholera jego jasna. A ja jeszcze wszystko mam, wiecie, niepopakowane, znaczy właśnie... A, w dupę, cholera. No i wzięli, posprawdzali nasze dokumenty i wszystko, no to nie jest problem, ja to rozumiem. Ale oczywiście oni chcą, żebyśmy się przenieśli, żebyśmy stali tam blisko komisariatu, żeby oni nas widzieli, bo tam będzie safe. A my nie chcemy tam być blisko, bo tam jest droga, a tam jeżdżą samochody, piesy już nie mogą sobie latać po prostu. I wiecie, no... I ludzie będą nam łazić, każdy zaglądać i to jest zupełnie... Nie. Tu jest fajnie, a tam nie. Mimo, że to jest kawałek dalej, ale to jest ogromna różnica. Niedźwiedź negocjuje. Na razie sobie poszli, ale nie wiem, co to będzie, bo powiem wam szczerze, on powiedział, już wreszcie się wygadał, tam tutaj jeden taki jakby komendant, mi się wydaje, tam dwóch było taki jakby jeden inspektor miał tutaj napisane, a ten drugi mówi, jestem szeryf, nie? Dwóch było z karabinami, iluś ich tam razem było 5, jeden też dość dobrze mówił po angielsku, bo tak dość fajnie tłumaczył. I my żeśmy tłumaczyli, dlaczego, co, jak, dlaczego nie chcemy być gdzieś indziej, dlaczego chcemy być tutaj, że to jest dla nas dobre miejsce, że jesteśmy tu tyle dni, że jesteśmy bezpieczni. A on w końcu się wygadał i mówi do nas, bo mówi, ja się martwię też o siebie, bo mówi, bo wiecie, jakby nam się coś stało, cokolwiek jakby się nam stało, to nie jest tak tylko, że on straci pracę, on po prostu straci głowę, to po prostu, to jest koniec jego życia. Nie jest tylko koniec kariery, koniec życia po prostu. Tutaj turysta to jest jakby, nie wiem, jakby jakiś przyjechał po prostu Bóg. To my już żeśmy to czuli, jak byliśmy właśnie pod tą eskortą cały czas, jak żeśmy jechali, że oni nas nie chcieli wypuścić, że jak żeśmy uciekli, to oni po prostu mało co zawału nie dostali. Bo oni się tak martwią, że właśnie jakby, no mówię, jakby się coś przydarzyło temu turyście, to po prostu te osoby, które są odpowiedzialne, czyli ta jednostka policji, na której to jakby by się coś tam wydarzyło, to oni wszyscy po prostu mają przesrane życie. Tak, dosadnie powiedziawszy. Tylko w Pakistanie. Słuchajcie, zaczęło się groźnie od co wy, kim jesteście, co tu robicie, dokumenty i w ogóle, i nie możecie tu być. A skończyło się na zaproszeniu na obiad. Tak więc idziemy. Bela protestuje, bo musieliśmy ją zostawić, wszystkie psy zostawić w samochodzie. I wszystkie psy nie mają
z tym problemu poza Bellą, bo ona po prostu nienawidzi, jak ją zostawiamy. No ale musimy ją zostawić, nie? Nie możemy teraz jej wziąć ze sobą. Popatrzcie, tak wygląda tutaj biuro komendanta policji. Jak widzicie, ma łóżko, bo on tutaj śpi i mieszka. I jest stolik, i są krzesełka. No ty zasiadłeś chyba na szefa krześle. Wiecie co, oni są tak mili i po prostu tak się cieszą, że mogą nas ugościć. I cały czas komendant powtarza, że dla niego to jest wielki zaszczyt. I jakby przyjmując zaproszenie na ten obiad, bo my najpierw chcieliśmy odmówić, że nie, nie, potem mówimy, dobra, no to przyjdziemy na herbatę. No on mówi, nie, musicie przyjść i zjeść. Mówi, ja ugotuję dla was i to jest dla mnie zaszczyt. Jeżeli wy przyjmiecie moje zaproszenie, to jest dla mnie zaszczyt. No po prostu... No niech mu będzie. No, piękni ludzie. Niech się chłop cieszy. Niech się chłop cieszy, no, dokładnie. Naprawdę. Więc właśnie warto jest jakby poświęcać ten czas tym ludziom. Właśnie my fajnie jak podróżujemy, my mamy czas, możemy po prostu przyjść i skorzystać z tych zaproszeń i wtedy i ci ludzie się cieszą i my mamy... I prawda? My jesteśmy najedzeni. No, jesteśmy najedzeni. No to na pewno jest radość i po prostu takie doświadczenie, doświadczasz tej podróży, nie? Dostaliśmy tutaj starter, jak widzicie owoce, wszystkie są miejscowe owoce i takie fajne orzeszki i tutaj są takie sezamki jeszcze. No. I pan komendant powiedział, że jak tego nie zjemy, to nigdzie nie pójdziemy. A to dopiero starter. I bring the dogs. Idziemy na zwiedzanie komendy. Where are the prisoners? At this time we are no prisoners. Last one's washroom. Aha, yes. The washroom, yeah, because you live here. To są łazienki. Rooms are front facing. These are the backyard. Okay. Yeah. And this is. A to są pokoje, gdzie sobie mieszkają. Tam może nie będę filmować. Enjoy. It's the kitchen and the time is for lunch. For lunch. Yeah. They're taking some lunch. Tam panowie sobie jedli, tak więc nie będę. I tu są właśnie fajnie, super. You can see the. Aha. O, no właśnie, a tutaj jest tam, gdzie my śpimy. Tak jak na tych innych stacjach, które żeśmy odwiedzili. I tutaj policjanci po prostu mieszkają. Niektórzy mieszkają na stałe, na tych komisariatach, bo po prostu nie mają swojego domu. A inni, tak jak na przykład ten komendant, on nam wytłumaczył, że on ma żonę i ma dom 30 km dalej, w kolejnej miejscowości. Ale on jeździ do tego domu raz w tygodniu, czasem dwa razy w tygodniu, a resztę czasu on po prostu jest tu. I on mówi, że on pracuje od rana do 10 wieczorem, no to on nie będzie jechał do domu, nie? Tylko on po prostu śpi tu, w tym tam swoim biurze. No i tak to wygląda. I tam właśnie on nam pokazywał te wszystkie właśnie pomieszczenia. Tam akurat właśnie, żeśmy weszli, gdzie mężczyźni jedli sobie lunch. Więc nie chciałam nagrywać i tam są takie poszczególne pomieszczenia, takie pokoje, w którym oni śpią, ale to nie są indywidualne pokoje. To są pokoje, w których śpi 3-6 mężczyzn i czasem zdarza się też, że śpią takie osoby, które nie są policjantami, ale jakby tak pomagają, no, pomagają. I za to, że oni coś tam, drobne rzeczy robią, no to jakby jest takie przyzwolenie. I oni sobie tam śpią. I tak mniej więcej to wygląda tutaj to życie w Pakistanie i to zauważyliśmy w wielu innych miejscach. Tam, gdzie żeśmy mieszkali na tym mieszkaniu, to tam na przykład obok te budynki, które się budowały, tam wszyscy ci pracownicy po prostu mieszkali na tej budowie. W takich prymitywnych warunkach, wiecie, prycza, gotowali tam. No, trochę czasem się serce kraje, muszę wam powiedzieć. Ale dla nich to jest normalne, jakby oni... Nawet uważają się za takich szczęśliwych. Właśnie każdy z nich bardzo ceni tą pracę, bo na przykład taka praca, gdzie masz dobre warunki, gdzie masz pokój, właśnie ten komendant tutaj oprowadzając nas,
on był dumny z tego, jak dobrze jest zorganizowana ta policja. On wiedział, że jest skromnie, ale jakby, że my wszystko mamy. Zobacz, my wszystko mamy. Mamy łazienkę, mamy kuchnię, mamy pokoje. Nasi ludzie mają gdzie spać, gdzie mieszkać. Tak więc dla nich jest to dobra praca. No fajnie się tutaj gada, ale byśmy się napili herbaty. A oni tak tutaj mają, że tą herbatę podają po posiłku. A cukrowiec obyczajno. No i proszę bardzo, mamy piękne danie, no super. Zawinkla? Zawinkla. To oczywiście jest przyprawione, także momentami jest naprawdę bardzo ostre. Ale właśnie dlatego oni podają taki jogurcik tutaj z miętą. A tutaj mamy jakiś ryż na słodko. Jeszcze czegoś takiego, żeśmy nie próbowali. Ale okazuje się, że ten cały obiad i gościna to nie była za darmożkę. O nie! My tu musimy teraz pogadać do kamery, jak jesteśmy szczęśliwi. Because we are! Bo jesteśmy zadowoleni turyści i tutaj nas ponagrywają i będą sobie wrzucać na social media. Okay. Oh, she's my secretary. Yeah, we just wanted to say a big thank you. We are tourists from Poland and we have arrived in this district and just got invited. Thank you so much. It's very nice. We feel honored. Thank you. And we really appreciate everything you're doing for us. And sir, how you like your courtesy? Oh, I love it. After yesterday argument, we settled down our differences. No, we really like Pakistan because people are so friendly and we feel safe all the time, thanks to you guys. Well, I could live thank here. You. I could live in Pakistan. Yeah. Thank you very much. Yes. Keep it up. Yeah. Thank you. And I think everyone should come and visit Pakistan. Okay. Oh, yeah. I would like to advise to all the people who are living abroad in different countries to please visit Pakistan and please share our courtesy, our food, the people. We will secure them, we will provide them all these arrangements. Thank you very much. Yeah, visit Pakistan. No, jesteśmy z powrotem. Mamy powitanie. Ogon chodzi. Co to wiaszku? Afri i Belę zamknęliśmy. Afri w środku w samochodzie, Bela w namiocie. No, dzień dobry. I jak było? Wyspałaś się? I jeszcze Bela. O. No, wszyscy przeżyli tą rozłąkę. Proszę bardzo. No co? No tak. Przyjeżdżajcie do Pakistanu. Do Pakistanu, do Iranu. Te wszystkie kraje, których ludzie się tak boją, to po prostu są niesamowite. Właśnie tak sobie mówiliśmy teraz, jak wyszliśmy, że jak inne jest, jakby jak inne są nasze odczucia odnośnie kraju, odnośnie właśnie policji, to nie to, co w Afryce, gdzie tam każdy na nas krzyczał, no prawie każdy, bo to różnie też było, ale tak często żeśmy się spotkali, że policja na nas krzyczała, chcieli pieniędzy i w ogóle po prostu było, no nie, no strasznie po prostu. A tutaj jest po prostu super. Nawet jakby jak jest problem, bo jak oni przyszli, to no nie było tak ciekawa sytuacja. Znaczy wiecie,
Oni się też martwią, to jest ich odpowiedzialność i my to rozumiemy, nie? Ale po prostu porozmawialiśmy z nimi, wytłumaczyliśmy im, dlaczego tutaj jesteśmy, a poprosiliśmy ich o zgodę, żebyśmy mogli zostać jeszcze tutaj kilka dni, dopóki nie dostaniemy wizy. I właśnie po prostu nie ma problemu. Już jak jest wszystko ustalone, jesteś moim przyjacielem, jesteś moim gościem, zapraszam cię, zrobię dla ciebie po prostu wszystko, co potrzebujesz, powiedz mi, pomogę ci. Nie, to jest po prostu, oni otwierają serce, tak, przed tobą i są naprawdę w tym bardzo szczerzy. Piękne to jest, to są piękni ludzie. Przyjeżdżajcie do Pakistanu, do Iranu, nie wiem jak tam będzie dalej, ale będę na pewno wam wszystko pokazywać. No to powoli zapuszczamy tutaj korzonki. Jesteśmy tutaj już tydzień, tu na tej miejscówce. Nie ma jeszcze wizy, więc łącznie już minęło 3,5 tygodnia, odkąd złożyliśmy wizy, więc po prostu już powinny być, teoretycznie. Ale nie ma. Tak więc czekamy. Prawda, Tobiaszku? Chodź tu, przystojniaku. No pokaż się. No nie bój się. Tobi nadal jest czasami taki trochę nieśmiały. Jak się człowiek schyla, to on się nieraz boi. Cały czas ma takie traumy. Zapoznajemy się tutaj z miejscowymi. Tam na początku jest taki stragan, gdzie chłopaki sprzedają kurczaki, zostawiają nam właśnie te łapki i te wszystkie rzeczy, bo wiedzą, że mamy psy i dla nas rozkładają takie rzeczy, których tam się nie da sprzedać. Dzisiaj narobiłam naleśników i po prostu sobie myślę, damy im te naleśniki, trzeba ich poczęstować czymś, żeby się odwdzięczyć. I jest tutaj taka rodzina, która zaczęła przychodzić nas tutaj odwiedzać, przynieśli jedzenie, słuchajcie, oni są niesamowici i sposób, w jaki oni się odnoszą, jak oni mówią z takim szacunkiem, z taką troską, pytają się, czy coś potrzebujesz, jesteś naszym gościem, co możemy dla ciebie zrobić. Zapraszają do swojego domu i chyba jutro pójdziemy do tego domu. Dzisiaj nie, bo dzisiaj niedźwiedź uczy, ma dużo godzin dzisiaj akurat. Tak więc z jednej strony to jest super dla nas miejsce, bo jesteśmy w środku miasta, ale jakby, jak widzicie, jakbyśmy byli za miastem, bo tu jest parę hektarów takiego nieużytku. Mamy za sobą słup z internetem, więc jest świetny internet, lepszy niż w tym mieszkaniu, jak żeśmy byli. A więc jest to dobre miejsce, ale pogoda, jak widzicie, cały czas musimy być opatuleni, bo jest po prostu zimno i ciągle mamy te mgły. No i w ogóle już byśmy chcieli być gdzieś indziej, nie? To nie jest najgorsze miejsce, ale też po prostu nie jest miejsce, w którym byśmy chcieli nadmiar czasu spędzić, więc trochę taka lipa, nie? No ale cóż, życie. No. Po raz pierwszy od 3 tygodni wyczyściło się niebo. Cały czas były takie mgły, normalnie po prostu całymi dniami i w ogóle nie było widać słońca, a dzisiaj się trochę przebiło, jeszcze tak nie świeci mocno, ale już po prostu coś widać. Tak więc wow, naprawdę, człowiek potrzebuje słońca, wiecie? Jak go nie ma, właśnie to jest wszyscy tak Zresztą, jak ktoś mieszka w Polsce, w Europie, gdziekolwiek i te nasze długie zimy, to wiecie, o co chodzi. Potrzebujemy słońca. Ja to zawsze mówię, że jesteśmy jak takie panele słoneczne.
że po prostu jak jest słońce, to jest energia, a jak nie ma słońca, no to trudno jest wykrzesać sobie tą energię. To jest niewiarygodne, jak oni są mili, a jak on mówi, że dla niego to jest taka radość, taki honor. Jak powiedzieć honor po polsku? Nie wiem nawet, jak to przetłumaczyć. O, mi się nam chłopak tutaj... Nie, to woda idzie. Woda idzie, a śledzik idzie raz wody. Nie, wodę nam niosą. Merci. The water, is it from Crazy Cow? Is it? Yeah. Ah, so I got drunk here then. Zostaw. I naprawdę, dopóki ja nie podejdę, to ona jest spokojna. Już jak ja podejdę, to ona, ten, naprawdę mamy z nią takie problemy. Afri, do domu. Łażą te krowy cały dzień, nie zwraca na nie uwagi. Jak ja tylko podejdę do tych krów, bo chcę zrobić zdjęcie albo coś nagrać, to na jakiś szał dostaje. No widzisz, całe szczęście, że się w ogóle tym nie przejmujecie. Naprawdę. Super. No. Piękna jesteś. No dobra. Już koniec sesji zdjęciowej. Płochliwe takie. Fajne te krowy. I całkiem dobrze się mają. Nie są jakieś zabiedzone. Chciałam nagrać. To nie jest Bela. To jest Bela. O matko. Chciałam wam pokazać, jak one się cieszą, ale jak widzicie, jest głośno. Ale radość. No chodź tutaj, Bela. Chodź. Pokaż się. Bela robi najwięcej hałasu. To ona się z nikim nie gryzie, tylko ona tak dziwnie wyraża swoją radość. Tak? No jest, jest. No już. No już jest. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.